Dzień dobry moi mili, witajcie w kolejnym odcinku Gwintowych Talii. Tym razem tak przez was wyczekiwany Zniewolenie 6, moi drodzy. Tak jest, Zniewolenie 6. Wiem, że na to czekaliście na moim kanale. Więc co tu dużo opowiadać, moi drodzy. Mamy karty, które są w stanie wygrać kartami przeciwnika. Na przykład Anguleme, na przykład mamy też te Bratensa, Coup de Grâce. Oczywiście Mistrzyni Tortur, Torres, który też potrafi zaznaczyć nam bardzo ważne karty. No i w sumie, co tu dużo opowiadać, wiecie jak to działa. Zobaczycie za chwilę w kilku grach, których tutaj dla was przygotowałem. Więc życzę miłego seansu. No i lecimy, moi drodzy, mamy Nilfgaard na gościnności tu są. Okej. Ciekawe. Tam raczej się scena nie gra, ale mogę się mylić. Tego raczej nie chcę w R1. O, Coup de Grâce. Torres bardziej. Aj, ten Torres to jest taki. C. O. Gościnności tu są, tu będą grane. No dobra. Gościu zagrał adepta, bo nie miał za bardzo co zagrać. Tak trochę nie za bardzo mam co wybrać, szczerze. To jest żołnierz, dlatego wziąłem pod ostatnie przygotowania. Czarodziej runiczny. To ciekawy dek. Teraz będzie Wiedźmin i w Torresa. Tak to czuję. Wiedźmin w Torresa. Będzie śmiesznie. A, zdrajczyni Tanet zagrana. Okej. Okay. Tego się nie spodziewaliście, co? Wybaczę ci. Tym razem. Na razie mam problem z przebiciem. Powoli mi się kończą opcje. Sklep? Sklep wytrzymałeś. No to ja Wilge Force odpalę. Ciekawy wybór. Sklep na gościnności tu są. Ciekawe. Jednym punktem przebijam. Okej. Ja chcę blidować, czy wolę sobie odczekać? Chyba zagramy długą rundę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, Torres. Torresem stworzymy jakąś jednostkę. Długa runda R3 dla Nilfgaardu zawsze jest mocna. W większości przypadków.
Gąbczasty grzyb. Oho, ho. Iluzjonista zagrany. Rzeczywistość jest tym, co nie znika, gdy przestajemy w to wierzyć. Spoko. Mam target pod Coupe de Grasse w razie W. Liczyłem, że dobiorę to pod tego, albo to pod rozpoczęcie gry. No dobra, moi drodzy, mamy złotą rękę plus karty, które mogą ułatwić mi Artauda. Zagramy najpierw cesarską żeglarkę na spokoju. Ojejku, ojejku, tu Nausicaa leci. Nausicaa nie ma. Cesarska żeglarka leci. Ale to mam target pod ten. Okej, okay. Dla mnie bomba. Ból uszlachetnia, mój miły. Kiedy więc z tobą skończę, będziesz praktycznie hrabią. No i mam Angulemę tutaj. Lol. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. O wow, fajne zagranie. Dobra. Trochę ten kołp taki smutny. Może się uda coś ustawić. No będę musiał. Wiedziałem. Kurde. Nie podoba mi się to. Chciałem tak zagrać. Ja straciłem value, ale damy radę. Liczę na to, że z tego mi wyleci mistrzyni tortur, więc zaraz zagramy. Okej, Arturios, i żeby nie wzmocnił go. Okej. Czymże jest prawda, jeśli nie iluzją? Jaśnie pani, to się nie spodoba. Ale tu punkty zrobimy. Ojejku. Ojejku. Geralt Igni, no tak, mogłem się spodziewać zagrania w taki sposób. Do lasu z nim i poszczuć psami. Tylko rzucę okiem. Znaczy, i tam jest ten. Jeszcze Vilgefortz, nie? Ciekawie, gdzie zapowiada. Fiesta. Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Topory w dłoń! Do abordażu! No, zablokujemy mu przód. Tylko co masz mówić innym.
Radeja. Podejdź bliżej. Zapraszam. Nie ma miejsca na wilga, więc tego się nie muszę obawiać. Ale zaraz mu zrobię. Teraz wilga wlatuje. Blokada. Oj, oj, oj. Mogłem z wilgę poczekać na końcu, znaczy z Geraltem. No niestety nie mam żadnej jednostki, no ale zawsze to będzie... W sumie i tak robi tyle samo punktów. No może nie, bo jeszcze asymilacja wchodzi, więc zawsze to są punkty dodatkowe, bo to zrobi jeszcze asymilację. Ja mam sporo asymilacji. No ale ja to wygrywam. Przykro mi, zawodniku, ale ja to wygrywam. Co trzeba zrobić? Dosyć sporo punktów, moi drodzy. 118 do 78 to znaczy, że easy było. No to co? Pierwsza giereczka, moi drodzy, zwycięstwo. Co prawda Mirror, ale... Znaczy, no nie do końca Mirror, bo to inny lider. Ale Nilfgaard pokonany. Więc zapraszam was do kolejnej gry. Druga gra i KP, moi drodzy. Na co mam dziś ochotę? Druga gra. Okej, okay, lecimy. Ręka jest nawet okej. Okay. Ja bym zostawił to. Tego bym wymienił. No, jest okej. Okay. Mamy świątynię. Świątynia. Okej. Okay. Przeciwnik sobie stworzył Imbolta, Wysygotę oraz Krwawego Barona, który może mu się przydać. Nadejdzie dzień, gdy porządek zapanuje nad światem. O! O lo 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 trolo lo lo, lojalna wersja. 1, 2. Nie ma Ansejsa, to ma chyba na łapie. I Seldkirk. Czy ja potrzebuję Seldkirka w takim wypadku? Tak myślę, co ja potrzebuję. Dużo punktów nie zrobiłem, ale... Carry over, zemsta Rafarda może się przydać. Pod warunkiem, że brązy będę miał. Ale widzę, że gościu tutaj full loyalty, szacun. Tak ten zemsta Rafarda, tak się zastanawiałem jeszcze przez dłuższą chwilę, czy warto. Ale myślę, że tak. Zawsze będzie miał target pod usunięcie tej karty. Dobra, wysłanniczka dostanie wzmocnienie. Trzeba było jednak wziąć konia. Trzeba było jednak wziąć kunia? Nie wiem, nie wiem. Teraz... Dwa... Trzy. Okej. Okay. Wybaczę ci. Tym razem. Mamy nieśmiertelnego. Mamy twarzy, ani sens. Jakie podpitowanie? Kuśką na czole. Mogłem najpierw odpalić. Trochę źle zrobiłem. Mogłem najpierw Angulemę zagrać. Czy ja mam żołnierza jakiegoś? Nie, teraz nie będę miał żołnierza. Więc... Okej.
To jest zajebiste. O ja! Ty! Ale Szilarda, jakbym dobrał. O Boże. To jest zajebiste. Szilard zrobi robotę, bo on dobrał kartę już. Bo tak myślałem, czy nie wziąć sobie Vandergrifta, ale nie. Szilard zaraz zrobi robotę. Jeżeli nie odpali tej jednostki, rzecz jasna, nie? Demavent? Oj, to muszę poczekać. A nie, dobra, Demavent leci teraz w Rafarda. Wygnanie Rafarda. Okej. Dotąd to zaklęcie działało bez szwanki. Okej, przebija. Jestem oficerem i gentlemanem. Przebija to. I tu kolejny lider i Kerak, ale ja zagrywam tego Szilarda, moi drodzy. O, to będzie coś. To będzie coś. Gdzie jest ten Szilard? O, teraz będzie ten dźwięk, słuchajcie. Ekstraordynaryjny plan. Ekstraordynaryjny plan? Dawaj tego. Dawaj, co tam masz za jeden punkt. O Boże, to jest dobre, to mi się spodobało. Baron, moi drodzy, Baron, okej. Nie mam już nic do stracenia. Szilarda. Teraz myślę, co robimy. Okręt nas płynął w mgłę i fregaty dwie. No ja chyba pas zrobię. Aczkolwiek korci mnie, żeby grać, żeby tą jedynkę, żeby być. Jest Selkirk. Jest Selkirk, moi drodzy. O Boże. Dobra, i teraz pytanie. Nie mam kołpa, ten kołp by zrobił robotę. Ten kołp zrobiłby robotę. Tylko tam Demavent jeszcze siedzi, nie? I to jest smutne. Dobra, chyba pas. No ale plan był zacny. Plan był zacny. Szilard zrobił swoje. Szilard zrobił swoje. Vincenta wywalimy. Ajajajajaj. Nie mam Vandergrifta niestety. No Vandergrift gdzieś tam na dole czeka. Ten Rafard to taki sobie będzie. On jest też do wyautowania. Mamy Ravenna. Ravenna, znaczy się. Jeszcze nie jest za późno, żeby zrezygnować. No ja będę miał na top decku prawdopodobnie Rafarda. Oj. Bardzo mi się to nie podoba. To Vincenta biorę. To, że Vincent będzie taki sobie. Kurczę, nie wiem co zrobić. Chyba zrobimy tak, żeby wyciągnąć mistrzynię tortur i oznaczyć. Tak jest. Mam target pod Vincenta. Następna karta to jest tak. To i to albo to. Poroniec. Ciekawy wybór. Jezus, silnik mu dałem. Praca w dyplomacji. Dobry sobie. No i teraz nie wiem, czy Kim Bolta.
pięć klątw. Ale kto pokocha taką maszkarę? Nie masz gorszego wroga niż skrzypiące drzwi. Zablokuje mu ten tył, to za bardzo nic nie zrobi. Wysygota. Cedza się cały czas. Czemu nie odpalił tego, bo to ja nie rozumiem. Moja misja. Wtykać nos w nie swoje sprawy. Vandergriff, to dobrze, że poczekaliśmy. To co mi lepiej zagrać? To Stefana. Nie do końca jestem przekonany, czy to dobra decyzja. Mam wrażenie, że Artaud daje więcej możliwości po prostu. Nie mam brązowych kart, więc nie będę Rafarda trzymał. To albo to jest na top decku. Okej, zajebiście. Za bardzo nie mam podkołpa nic teraz. Smutno trochę. Nie zamierzam siedzieć bezczynnie. Wstawajcie i walczcie, kurwa! Podwójnie Seldkirk. Radowit. No i teraz pytanie. Teraz pytanie. Co z tego wyniknie? Wygrana. Udało się. Podwójny Seldkirk wygrał. Moi drodzy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, dajcie znać, co sądzicie o toksyczności tego deku. I czy faktycznie jest taki mocny. Zostawcie suba, lajka, będę bardzo wdzięczny. Widzimy się w następnym materiale. Hej!